Proszę pana, jesteśmy na 16. edycji Kongresu Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych w Rynie. Oczywiście pan jest jednym z prelegentów danego wydarzenia. Proszę powiedzieć, czego pana prelekcja dotyczyła, jaki temat oraz na jakie aspekty pan zwrócił uwagę dla potencjalnych uczestników kongresu? Próbowałem zainteresować uczestników kongresu problematyką aktualnej oceny sytuacji geopolitycznej Polski w kontekście wojny w Ukrainie, jak również naszych relacji bilateralnych i multilateralnych z krajami europejskimi i pozaeuropejskimi, znaczeniu, jakie ma dla nas fakt bycia członkiem NATO i Unii Europejskiej oraz działania, które musimy podejmować, żeby móc tę swoją pozycję w tej części Europy wzmacniać. A proszę powiedzieć, jakie są największe zagrożenia obecnie dla samej Polski, dla usytuowania naszego kraju? No po pierwsze, jesteśmy krajem frontowym NATO. Wojna toczy się zaraz za naszą granicą. Mamy już skutki tej wojny, a więc rakiety, czy jakieś odłamki rakiet, czy balony prawdopodobnie rozpoznawcze, które tutaj wtargnęły w nasz obszar powietrzny. To jest również problem dużej liczby migrantów, którzy szukają tutaj bezpiecznego schronienia. To jest również kwestia pewnego tranzytu towarów produkowanych w Ukrainie, jak również dostaw do Ukrainy sprzętu i uzbrojenia. A więc z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa te wydarzenia mają podstawowe znaczenie, ponieważ cały ten tranzyt, wszystko to, co robimy dla Ukrainy, jest przez Rosję interpretowane jako pomoc w wojnie z Rosją. Czyli to, że NATO pomaga, ale jakby tym takim bardzo najbliższym przedstawicielem NATO obok Rosji jest właśnie Polska. Czyli możemy być postrzegani jako ten kraj, którym po prostu trzeba czasami pogrozić. To zresztą zrobił wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Miedwiediew 10 maja na Twitterze, zamieszczając informację o tym, że Polska chce zmienić nazwę Kaliningradu na Królewiec, to może powinna zmienić nazwę Gdańska na Danzig, Krakowa na Kraków, Poznania na Poznań, Wrocławia na Breslau i również może powinna myśleć o tym, żeby zamiast o Polsce mówić o Księstwie Warszawskim czy Królestwie Polskim, które było częścią Imperium Rosyjskiego, którego sukcesorem jest Rosja. I ostatnie pytanie, dlaczego warto brać udział w kongresie? Kongres jest kopalnią informacji, ponieważ prawo, które zostało przygotowane dla potrzeb ochrony informacji niejawnych i również RODO i polska ustawa wynikająca z RODO narzucają pewne ramy postępowania. Natomiast tu mamy do czynienia z praktykami, którzy na co dzień zajmują się ochroną informacji niejawnych i danych osobowych i oni przekazują wiedzę praktyczną, jak stosować RODO, jak chronić informacje niejawne i jakiego typu zagrożenia występują. Tutaj chcę zwrócić uwagę na to, że RODO, ta ustawa Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych, jest tak zwaną ustawą inteligentną. Ta ustawa nie mówi, co mamy zrobić. Ona pozostawia każdemu podmiotowi wchodzącemu w skład Unii Europejskiej, a więc każdemu krajowi członkowskiemu, możliwość stworzenia własnych mechanizmów, które będą zapisy ustawy wypełniały. To spotkanie służy powiedzeniu ludziom, którzy tym się zajmują w Polsce, co możemy robić, wysłuchaniu problemów, z którymi oni się stykają, czyli to działa w dwie strony. My uczymy, ale również sami czerpiemy ze zdarzeń, które w obszarze ochrony danych osobowych czy informacji niejawnych gdzieś w Polsce wystąpiły.